Witajcie moi kochani, witam was z mojej siłowni, znaczy z mojej, nie z mojej. Tutaj zrobiłam wam parę takich nagrań. Oczywiście nie ma głosu, dlatego tutaj podstawiam swój teraz głos, ponieważ tam no nie chciałam się kompromitować i nie chciałam tam nic mówić, nagrywając. I tak urywki są krótkie, ponieważ chociaż takie chciałam wam krótkie urywki pokazać, jak właśnie korzystam z siłowni, co robię na tej siłowni, żebyście po prostu tak sobie zobaczyli. Nie tylko z siłowni korzystam, ale również korzystam z różnych zajęć, z różnych ćwiczeń, ponieważ mój karnet jest taki, gdzie można korzystać zarówno właśnie z zajęć, jak i z siłowni. Nie śmiejcie się ze mnie, bo tutaj wyglądam trochę śmiesznie i grubo, wiadomo, ale no na siłownię się idzie po to, żeby właśnie schudnąć, żeby zrzucić te właśnie kilogramy. Także tutaj jak nagrywałam, to dopiero to były takie moje pierwsze razy, że tak powiem, taka byłam początkująca. Jak właśnie zaczęłam chodzić na te siłownie, dlatego śmiesznie trochę wyglądam, bo sama jak to oglądam, to mi się śmiać chce ze samej siebie. No ale teraz coraz lepiej mi idzie właśnie wykonywanie różnych ćwiczeń, także no myślę, że w końcu będę drugim Pudzianem. Nie no, żartuję. Po prostu chcę wyrzeźbić swoją sylwetkę, sama ze sobą dobrze się czuć, a odkąd chodzę na siłownię, to powiem wam, że mniej mi właśnie głowa boli. Teraz już naprawdę bardzo rzadko, także naprawdę warto korzystać z siłowni. Ja na początku się krępowałam, pójść na siłownię, ale powiem wam, że jak już pierwszy raz wejdziecie, pierwszy, drugi raz, to nie ma się czego krępować, bo ja myślałam, że tylko wszyscy będą tutaj fit, a tak wcale nie jest. Także ja się bardzo cieszę, że podjęłam taką decyzję, wykupiłam sobie karnet, że mogę korzystać zarówno z zajęć, jak i z siłowni. Witajcie w moim kolejnym dniu. Muszę się już teraz rozpiąć, bo mi gorąco, jestem w aucie, byłam na siłce, dosyć długo przeszło godzinę, naczaskałam, także zobaczymy, znowu pewnie będę obolała, bo ostatnio jak byłam, to byłam tak obolała, że mówię, kurczę, chyba mnie mąż będzie nosił na rękach, ale na razie jeszcze mnie nie udźwignie, bo jeszcze nie schudłam. Dałam się skusić, moi kochani, proszę, na tu Oreo, takie coś. To jest jakiś jogurt naturalny, czekolada gorzka, słodzik i ciastko Oreo. Ale pięknie to wygląda. Jak dam jeszcze radę dowieźć do domu, bo mi się otwarło. Kurczę, ale pięknie wygląda. Ojej. O. Ojej, tam ciasteczko jest. Ohohoho. A teraz wam pokażę, tylko muszę się chwilę wyłączyć i pokazać tu, co mam jeszcze inny catering. No i tak, teraz na obiad wzięłam sobie coś takiego. To jest penne z łososiem, cukinią, szpinakiem, pomidorkami i parmezanem. No, wygląda zacnie, coś dla mnie. Później tak, na rano wzięłam już sobie na śniadanko coś takiego. I tu mamy pudding z chia i płatków owsianych z musem brzoskwiniowym, figą i owocami. Także zobaczcie, ile tu tracę kasy, Boże, mówię wam, ja tu jestem naprawdę, nie, mi coś pokazać, to ja od razu jestem, od razu kupuję wszystko, mąż mnie zawsze wyzywa, że... A to wzięłam na kolację. Sałatka z kurczakiem, świeżymi warzywami, serem pleśniowym, słonecznikiem, kukurydzą, oliwkami i dipem ziołowym. No jak tu nie wziąć? Ten catering jest bardzo dobry, powiem wam. Chwalą go. Ja kiedyś już, jak tutaj chodziłam, kiedyś dawno, kiedy to było, no to powiem wam, boję się, że mi się to ciasteczko moje tutaj kochane, to no zobaczcie, do kawusi będę miała, to będę miała do kawy, to będę miała na obiad, a to będę miała na kolację i sobie zrobiłam już zestawik, widzicie, i tu sobie już mam na śniadanko. Jeszcze myślę, żeby później do tego cateringu właśnie się zgłosić i zobaczyć, jak to by wyszło cenowo wszystko. Jeszcze musiałam dokupić sobie wodę Oshi Mineral Water, ponieważ Marta wydurdała wszystko jak nigdy, tylko resztki zostały. Kurczę, felek, kartofelek, a to jest bidon z Lidla i mi się nawet sprawdza. Trzeba jechać do domu.
jest moja moreta? Jest. Wróciłam, tak. Ktoś mi kapcie ukradł. Kto mi kapcie ukradł, co? Oj. Ciekawe, czy Amorek coś znajdzie w torbie dla siebie. Jesteś dla Amorka? W torbie? Jesteś dla Amorka? Amorek? Jesteś dla Amorka w torbie? Nie w tej. W tej. Czy jest tu? Coś dla Amorka? No szukaj. Szukaj tam dobrze. Szukaj, szukaj. Jest tam coś dla Amoreczka, czy nie ma? Nie ma nic? No szukaj. No. Jest tam dla Amorka coś? Niespodzianka? No, blisko już jesteś. Jest tam dla Amorka niespodzianka? Chyba jest. No szukaj, szukaj. No szukaj, szukaj, szukaj. No szukaj, szukaj niespodzianki. Tam coś jest dla Amorka, tak. Tak jest, jest. No jest tam, no. No wyciąg sobie. Ja ci nie podam. Wyciąg, szukaj, szukaj. No szukaj, szukaj, czy tam jest coś dla Amorka. Jest? Jest coś dla Amorka? Ojeju, tam coś jest. Dla Amorka? Coś jest dla Amoreczka? O kurczę, Felek, dla Amorka tam coś jest? Niemożliwe. Mama kupiła Amorkowi coś? Co to jest? Dla Amorka to jest? Tak? To jest dla Amorka? To jest twoje, Amorek? Tak? Twoje to jest? No więcej tam już nic nie ma, ej. Amor, tam już więcej nie ma nic dla ciebie. Ile byś chciał? Proszę bardzo, tup, 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 tup. No i tak jest Amorkiem. Sam sobie weźmie. Widzicie, nie ma problemu, żeby mu wyciągać. Amorek sobie sam znajdzie, sam wyciągnie. I problem z głowy. Sami widzicie. A torba była szczelnie zamknięta. Oczywiście mój klapek, bo przecież Amorek klapkami moimi się bawi. W zoologicznym mu kupiłam, więc dobra. Ciasto muszę do lodówki schować. No jestem, moi kochani, w domu. Zaraz muszę jeszcze szybko wziąć prysznic, tylko na szybko chciałam Wam jeszcze pokazać, co ostatnio zakupiłam. A jestem się w ogóle, wiecie, tak, make up, no make up, ze względu na to, że byłam na tych ćwiczeniach, prawda? I słuchajcie, czekajcie, dostałam SMS od mamy. Jak mama, to wiadomo, że trzeba słuchać mamy. Co mam tutaj zrobić? Jak byłaś w cukierni, to jeszcze drożdżówkę kup, fajnie. Jak ja kupiłam dwa ciasta, które chciała, takie słonecznikowe, mówię, że mam taką dobrą cukiernię, że moja mama po prostu mi zazdrości. W dobrym tego sensu, tego słowa znaczeniu mi kukuryku stoi, a tam. I chciała słonecznikowe dwa, to jej kupiłam, nic więcej nie chciała, bo się wczoraj pytała mnie. Jak poszłam, to jeszcze tak od siebie mówię, kupię takiego Pawełka długiego i on jest z tym... Z czym? Z kruszonką i w środku ma tam takie nadzienie, takie i to jakby nie jakby serek mascarpone, a jakby trochę ta śmietanka, coś takiego. Mówię, i tak od siebie kupiłam, nie? A teraz dostaję wiadomość. Jak jeszcze nie byłaś w cukierni, to drożdżówkę jeszcze kup. A jak byłaś, to mieleć. Co byście powiedzieli? I teraz mi na sumienie weszło. Odpiszę, przepraszam, tylko że kupiłam jej po prostu Pawełka. Przechodzimy tak, pierwsze co, woreczki z suwakiem, potrzebowałam i to jest must have, naprawdę, bo jak inne na przykład, czy zamrażam rzeczy, bo tutaj pisze też, że do zamrażania jest, to nieraz muszę tam, wiecie, coś tam nie zawinąć i tak dalej w pętelkę, a tak to przynajmniej będę miała ze suwakiem, także to jest dobre dla pań domu. Zamówiłam sobie z Wezji, dobrze pokazuję, nie, z Wezji takie coś w takim czymś,
pudełeczku, ale w pudełeczku dostałam coś innego, a tam jeszcze była torebeczka do tego dołożona i w tej torebusi dostałam, tak, chciałabym dostać. Wejdź, jak mnie słyszycie, to bardzo chętnie podejmę współpracę, ponieważ bardzo Was lubię i często dokonuję zakupów przez internet, no. Więc jak mnie słyszycie, to bardzo chętnie bym podjęła współpracę, jakby tam mnie ktoś z Wezji słyszał, nie? Więc tak, takie oto kolczyki z Wezji, no niech się sfokusuje. O, że tutaj w środku widzicie, są takie gładkie, a po bokach mają, to nawet nie są takie cyrkonie, tylko takie, jak to pokazać, nie chcę się sfokusować, takie jakby, to nie jest nawet poprzyklejane, naklejane, bardzo ładne. I ja za nie dałam, ale to była po promocyjnej cenie 20 i coś, ale nie powiem Wam dokładnie ile. I zamówiłam bransoletkę, która mi się podoba i jeszcze jedną mam na oku. A no właśnie, taką bransoletkę. Tak, marzyłam o niej, za chwilę zepsuję. Zamówiłam więc taką bransoletkę też, o której marzyłam już dawno. Jeszcze jest w kolorze złotym, tylko trzeba uważać, bo ja nawet nie zauważyłam, że tak jest, ale tutaj jestem strasznie wyglądam, przepraszam Was. Dlatego, że tutaj widzicie, że ma cyrkonie i tu jeszcze taki kwiatek Wezji ma, nie? Ale są też takie, gdzie tylko mają cyrkonie, odstęp cyrkonie, odstęp cyrkonie. Dobrze, że mi się udało, że nawet nie wiedziałam, że są dwa rodzaje. Także musicie na to uważać, jeżeli Wam się podobają takie te bransoletki sztywne. Oczywiście w kolorach złotych też są. No to jeżeli chcecie z kwiatkiem, no to musicie uważać, dokładnie patrzeć, czy jest cyrkonia, kwiatek, cyrkonia, kwiatek, czy po prostu są same cyrkonie. Także nawet nie wiedziałam, dobrze, że mi się tak udało. To jest taka bransoletka, kurczę, mi się ona podoba. I chciałam jeszcze sobie dokupić inną. Boże, jaka piękna tamta jest, Jezus, ale 60 zł. Jak na Wezji, nie? A tam nie kosztowała, nie wiem teraz, bo to wszystko było na promocji. Tu mam jeszcze te sznurki, to nie będzie ładnie wyglądać. A ja lubię takie właśnie sztywne, o. O, nawet tutaj pasuje do tych sznurków, o. Taka jest uniwersalna, nie? Natomiast te kolczyki też bardzo ładnie leżą, też. Tylko że ja cię wyglądam naprawdę, wybaczcie mi za mój wygląd, ale wiecie, no po prostu wyglądam tak, jak wyglądam na co dzień, nie zmienię się, no niestety, wyglądam jak wyglądam. A tym bardziej, że wróciłam z siłowni, z ćwiczeń. Ała, czy coś tam jest źle? Ała. O. Czekajcie, za poliko zakryję, żeby nie było widać, jak wyglądam bez makijażu. O, takie są tutaj. No wiecie, no ja się borykam z tymi potrądzikowymi bliznami, które niestety pozostały mi po trądziku młodzieńczym, jak byłam jeszcze w technikum. No i mam zamiar coś w tym kierunku robić, oczywiście. Mam zamiar do innego miasta pojechać, bo u mnie w mieście to tutaj jest wszystko nędza. Więc chcę do innego miasta pojechać, tym bardziej, że konsultacja jest... Myślałam, że mi tu kukuryku stoi, a to kabel. Nie kabel, tylko odwiecie. Lampka. Że konsultacja jest darmowa, więc tym bardziej, nie? Ale fajna ta bransa. I dobrze, że z tym kwiatkiem mi się udało. No, więc to mamy to... Ojej, kaszelek. Więc to. Co Wam chciałam pokazać. Ale widzicie, jak człowiek idzie na takie ćwiczenia i w ogóle to człowiek później ma taki power, nie? Ja na przykład mnie teraz tak nosi, a o jednej instruktorce mówili, że dziewczyny tam mówił w szatni, że ile ona ma powera, że od rana do samego zamknięcia instruktorka, nie? Od rana do samego zamknięcia ma takiego powera, że po prostu one się śmiały, ciekawe, co ona bierze, że ma tyle energii. No więc ja lubię w ogóle ogólnie Wezji.
Bardzo ładnie, widzicie, i w pudełeczku przyszło, nie tak jak ten jakieś tam ze transmisji sprzedażowej, który ostatnio zamówiłam i też rozdałam mamie i tak dalej. Więc naprawdę takie pudełeczko fajne, grube, solidne. I tutaj nawet mam bransę taką, mąż mi kiedyś kupił, o, czerwoną z takimi koralikami, też się z nią nic nie dzieje. Dobra, a tutaj zobaczcie, tutaj mam z apartu, nie? I ten rzemek już taki się zrobił troszkę brzydki. I to serduszko też takie. I to jest apart, nie? A to mamy wezi. No i która ładniejsza? No moim zdaniem ta jest bardziej ładniejsza, bogatsza. Widać jakby taka solidniejsza, nie? A to? No to ktoś by powiedział, że kupiłam sobie na transmisji sprzedażowej na Facebooku. Dobra, teraz następne. Kosmetyki. Kosmetyki, kosmetyki. Ostatnio zamówiłam w Douglasie. W końcu, po długiej przerwie, Estée Lauder podkład WR, ten, z tym, że kupiłam w kolorku, bo zawsze miałam 3W1, jakoś tak, a teraz kupiłam 2W1 i odcień jest idealny, bo tamto mi był za ciemny i jakoś tak nie pasował mi. W ogóle jeżeli nie wiecie, jaki kupić kolor z tego, to polecam Wam na Notino, że tam na przykład weszłam właśnie najpierw na Notino i tam były wszystkie kolory i można było sobie zrobić tak, że wybrało się dany kolor, przyłożyło sobie twarz tam do tej kamerki i pokazało, to pokazało, jak się wygląda w danym kolorze. I słuchajcie, w tym 3W1, który zawsze kupowałam i zawsze coś mi on tam nie pasował z ten kolor. I miałam wrażenie, że mi nie kryje te niedoskonałości, nie? I faktycznie nie ładnie to wyglądało na tym Notino, jak sobie przyłożyłam kolor 3W1. A jak już dałam, przyłożyłam 2W1, to już ładnie wyszło. No, ładnie moja buźka wyglądała. To jest taki, wiecie, kolorek taki ciepły, bo te W to są te takie ciepłe, nie? Dobra. I tutaj dostałam próbki, ale si, ładnie, ładnie pachnie tutaj takie nowe. Próbki tak. Ojej, coś tu wyleciało. Aha, tu jeszcze mam coś takiego, to nie? Si, próbkę dostałam. Giorgio Armani i jakaś to jest nowość, ale pięknie pachnie. Naprawdę, pięknie pachnie. Jak miałyście, dajcie znać, czy trwały, fajne. Bo ja ogólnie tak si nie lubię tego podstawowego, nie? Tej podstawowej serii. Czerwonego nie miałam, ale tej podstawowej nie lubię serii. Więc tej pierwszej, tak jakby można powiedzieć. Także dajcie znać, jak miałyście. Dajcie znać, jak miałyście. Dobra, teraz tak. Jeszcze wcześniej, zanim kupiłam tego, to mówię, wezmę się... Skłoniłam się ku temu, aby kupić podkład jeszcze z Bourjois Always Fabulous. Jakiś tak. O. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie. Powiem Wam, że tak, jak na Bourjois, bardzo ładnie kryje, ale najlepiej go dawać gąbeczką, bo jak palcami damy, to on zaraz trochę może, jeszcze jak ma się cerę tłustą, to zjeżdża i po prostu nie widać, nie, że zjeżdża szybko, tak nie utrzymuje się długo i nie widać, że po prostu tak ładnie wygląda cera. Ale jak się da gąbeczką, i polecam Wam gąbeczkę, najlepsza jest Pierre René, taka różowa. Niezastąpiona ona jest i tu gdzieś mam, zaraz może pokażę, ale brudna jest. I tego, i co chciałam mówić? Jak się ją nałoży, ten podkład, to tak, oczywiście, to nawet jest trwały. Jeszcze jak do tego doda się, na przykład mam z Bell taki sypki puder kupiony kiedyś w Biedronce, który jest bez talku, no to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ale jednak, no... To jest nie do zdarcia. I z Bourjois kupiłam sobie korektor, tylko w złym kolorze. Też nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie. Always też z tej samej serii. Tylko, że ja wzięłam odcień 300 Beige Rose. I ja głupia nie doczytałam, że jest rose. No to jak rose, to wiadomo, że będzie też różowe bardziej, pod róż, nie? Chociaż nie jest, ale no taki za bardzo jest jasny. Jak już to bym, fajne jest, ale jak już to bym kupiła w innym
odcieniu. No i teraz jak byłam ostatnio w Rossmanie, to kupiłam sobie dwa błyszczyki, bo były na promce. One kosztowały chyba 30 zł gdzieś, bez grosza jakiegoś tam. Takie dwa błyszczyki. Pierwszy błyszczyk to mamy tutaj 03 Paradise Pink. One bardzo ładnie wyglądały. Jak patrzyłam na te sterki, to przepiękne były. I mamy 04 Desert Sun. Ten Desert Sun, zobaczcie, on jest taki bardziej, wygląda na taki złoty, nie? Jestem ciekawa, jaki będzie na ustach. Na ręce ładnie wyglądał, a ten już jest taki bardziej pod różowszy, trochę z brązem taki. Nie wiem, już to pokażę zresztą, bo jak to wygląda. One są bardzo fajne, lubię te błyszczyki, znam nawet, no. Tak może więcej nałożę. Ładnie nawet pachną. Coś grypę dostaje na. O, takie odcienie. Ten nie, ten złoty to też ładny jest, powiem wam. Można na przykład, Boże, co ja zrobiłam? Można na przykład dać sobie jakąś taką konturówkę, na przykład, która to jest Pierre René, fajna taka. Przepraszam. 06, 07 i na przykład takim błyszczykiem sobie da gdzieś tam lekko na środku. A tutaj mamy już taki o wróż, że nawet niepotrzebna konturówka, pomadka, nic. Także naprawdę fajne są. Ciekawe jak się sprawdzą, jak będę miała je na ustach. No i później jeszcze w Rossmanie kupiłam album, bo tam fajnie, mi się tak podoba, że można, oczywiście Marta jak zawsze spóźniona. Chciałam wytrzeć, a nie mam czym. Wy to już dawno pewnie wiecie, że można tam wywoływać zdjęcia za pomocą telefonu, ale mnie dopiero ostatnio oświecił mąż. I jak mi się spodobało, jak z nim tam właśnie wywoływałam te zdjęcia, to jak byłam teraz ostatnio sama, to wywołałam aż 22 zdjęcia za złoty, chyba 29, jakoś tak. I dokupiłam do tego album, ale stwierdziłam, że do innego albumu tamte schowam, a ten będzie na kolejne zdjęcia. I tak mi się to podoba, że tak od razu wyskakują, że nie muszę iść nigdzie indziej wywoływać. No chyba, żebym miała w aparacie, to wiadomo, nie? Chociaż ciekawe, czy z aparatu może, ale chyba z telefonu tylko. I to kosztowało gdzieś albo 12 coś, albo 14 coś. Później jeszcze kupiłam sobie taki paseczek ze Sinseya, taki o, taka klamerka, no i tu jest taki. I oczywiście ja w rozmiarze XL za 15,99. I to by było tyle, moi kochani. A Morek właśnie taką dostał dzisiaj zabawkę. Tu będzie miał co gryźć, tu będziemy się szarpać, także będzie tak. W sumie ćwiczenia też będą na mięśnie. Przepraszam, coś mnie zaczyna dusić, kończę i dobra, pod prysznic z Amorem. Amora zostawiam u rodziców i pędzę dalej. Także do zobaczonka, do słyszonka w kolejnym moim dniu. Zobaczymy się może jutro, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Na razie.